Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i w kolejnym odcinku z cyklu Remont starego mieszkania w bloku. I tak jak widzicie tutaj mam już przetarganą konstrukcję do suchej zabudowy. I co to oznacza moi drodzy? Że oczywiście będę wykonywał suchą zabudowę. Na razie tylko konstrukcję i na razie tylko w jednym pomieszczeniu, ale postanowiłem nagrać film, żeby Wam pokazać jak tą konstrukcję wykonam. Jeżeli chodzi o sufity podwieszane, bo dzisiaj zajmiemy się tym właśnie zagadnieniem, to na moim kanale jest bardzo, bardzo, bardzo dużo filmów na temat właśnie sufitów podwieszanych. Widzieliście różne sufity u mnie, widzieliście poddasza u mnie, widzieliście sufity na różnej konstrukcji, ale konstrukcję, którą dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, nie ma. U mnie nie ma i raczej chyba nie ma na YouTubie, aczkolwiek mogę się mylić, nie robiłem researchu, ale na pewno nie wpadło mi to gdzieś tam jakoś w oko, bo dzisiaj będę wykonywał sufit podwieszany na konstrukcji krzyżowej, ale jednopoziomowej, czyli po prostu nie będzie to tradycyjny sufit krzyżowy, gdzie zakłada się jeden profil na drugi. Krzyżowo oczywiście do tego są specjalne łączniki krzyżowe, ale nieco inny. Zapraszam Was do mądrej książki. Mam nadzieję, że będzie co nieco tutaj moi drodzy widać i będziecie widzieć o co mniej więcej chodzi. Słuchajcie, tutaj akurat w systemie suchej zabudowy Siniat mamy taki dział jak sufity podwieszane i okładziny sufitowe. I to jest system sufitów podwieszanych na krzyżowej, jednopoziomowej konstrukcji nośnej. I co to moi drodzy oznacza? Że profile główne oraz te poprzeczne są na jednym poziomie. Zobaczcie, tutaj nie ma łączników takich tradycyjnych krzyżowych, tylko są łączniki tak zwane poprzeczne, jednostronne. Tak to moi drodzy wygląda. I teraz tak, tak jak widzicie, jakie są zalety takiej konstrukcji? Generalnie powiem Wam szczerze, że nie wiem. Domyślam się, że chodzi generalnie o to, że mamy troszeczkę mniej wiercenia w suficie, bo te S-y widzicie, że tutaj mamy co 120 cm. Tak naprawdę w tym jednym pomieszczeniu wystarczyłyby tylko trzy profile główne, ale generalnie ja będę robił w poprzek akurat te profile, tak akurat sobie tutaj wymyśliłem. Tak jak mówię, no jeżeli chodzi o S-y, to oczywiście przy płycie takiej zwykłej, białej albo zielonej, co 120 cm profile główne, 120 cm profile poprzeczne, max 50 cm. Troszeczkę więcej składania, ale generalnie uważam, że mniej wiercenia i warto po prostu, żebyście znali tego typu rozwiązania. Jest jeszcze jedna zaleta, którą ja tutaj widzę, a której nie ma w tradycyjnej konstrukcji krzyżowej. Każde łączenie, moi drodzy, jest tutaj podparte profilem i to jest bardzo ważne, bo jak wszyscy wiemy, płyty same z siebie nie pękają, pękają łączenia, które po prostu są wygipsowane. I to też nie zawsze, bo jeżeli dobrze wszystko zrobimy, one po prostu nie pękną, ale zawsze istnieje takie ryzyko. Jeżeli chodzi o ten łącznik, moi drodzy, to tutaj jedną ręką może mi się uda. Wkładamy go sobie w ten sposób. Następnie, jak już mamy profile główne zamocowane na suficie, wkładamy tutaj i skręcamy. Oczywiście tutaj jest takie miejsce specjalne na pchełkę. Skręcamy to pchełką. I tak jak widzicie, moi drodzy, mamy połączenie krzyżowe, ale wszystko jest na jednym poziomie. W systemach Knaufa albo Rigipsa, nie pamiętam dokładnie w których, albo w obu generalnie, istnieją takie łączniki, które są łącznikami jednopoziomowymi, ale czterostronnymi. Nie mam tutaj, żeby Wam pokazać, ale postaram się go wygooglać i tutaj teraz właśnie wyświetla Wam się na ekranie ten łącznik. On się różni od tych łączników, które widzieliście przed chwilą, że po prostu zapinamy sobie jeden łącznik od góry i później od dołu wpinamy sobie profilki. Nie wiem, które rozwiązanie jest szybsze, nie wiem, które lepsze, ale chciałem, żebyście to po prostu wiedzieli. I tyle. Biorę się za robotę i po kolei będę Wam tłumaczył, co robię, jak robię i dlaczego akurat tak.
No i dobra, słuchajcie, przestrzenne są zamocowane, tak jak widzicie. I tutaj teraz, żeby Wam wytłumaczyć, o co chodzi. Profile główne puszczam sobie w tą stronę. Rozstaw między tymi profilami, zgodnie z tą mądrą książką, którą widzieliście przed chwilą, to maksymalnie 120 cm. Jeżeli płytujemy pojedynczo płytą, na przykład białą, zwykłą, albo ewentualnie zieloną. I tak też to, moi drodzy, tutaj uczyniłem. Laserem, w zasadzie to dwoma laserami, puściłem sobie wiązki i zaznaczałem miejsca wierceń na S-y. I teraz tak, nie dojrzałem tam, jaka jest odległość pierwszego S-a od ściany. Wydaje mi się, że to powinno być około tam 10 cm teoretycznie, bo profil przestrzenny nie jest profilem konstrukcyjnym, tylko takim pomocniczym. Ale ja zrobiłem tutaj akurat 30, kolejny S jest na środku i znowuż 30, bo akurat tutaj szerokość to jest tam około 3 metrów. I teraz tak, rozstaw między tymi S-ami jest oczywiście również 120 cm, czyli tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć profili głównych razy trzy wiercenia. Mamy 15 wierceń na ten sufit, który ma, nie wiem, 3 metry na jakieś 4,5 metra. Tak więc tak to, moi drodzy, wygląda. A jeżeli chodzi o S-y, to będę używał S-ów systemowych marki Siniat. Dlatego, bo akurat takie mi zostały po prostu z poprzedniej roboty. I teraz tak, jeżeli chodzi o mocowanie do betonu, no to tutaj możecie zobaczyć, że mamy fasolkę i dwa otwory. Jeżeli chodzi o te otwory, oczywiście one służą do mocowania do konstrukcji drewnianej. Jeżeli chodzi o fasolkę, no to przy betonie, przy stropie betonowym wystarczy jeden dybel do betonu, czy też wkręt do betonu, ale powtarzam, to się tylko tyczy S-ów systemowych. One mają grubość blachy 1 mm, są naprawdę sztywne, tak więc nic nie powinno się wydarzyć. Ja będę mocował na takie wkręty do betonu firmy Roblack, możecie sobie zobaczyć. Bardzo fajna sprawa, szybko się mocuje i naprawdę no, trzyma solidnie, jeżeli chodzi o tego typu zamocowanie. Tak więc biorę się za wiercenie i za mocowanie S-ów. Wkręty, które widzieliście już na moim kanale, możemy wkręcać zwykłą wkrętarką, tylko ważne jest, żeby robić to na pierwszym biegu, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest użycie zakrętarki. Profile oczywiście poziomujemy pod laser. Ja używam lasera i takiej oto tarczki do ustawienia sobie tego profilu. Ona ma magnes, dzięki temu się trzyma elegancko. Skręcam zakrętarką z takimi oto małymi, ostrymi pchełkami. One są ostre, dlatego, bo nie mają tutaj takiego tradycyjnego wiertełka i powiem Wam, że bardzo dobrze się sprawuje. Kręcimy zawsze po dwie pchełki na stronę, a przykręcony S zaginamy w ten sposób, żeby tutaj nie prężył nam, jak będziemy kręcić płyty. No i dobra, słuchajcie, sufit mam już wypoziomowany, tak się to wszystko prezentuje. Jeżeli chodzi o profile poprzeczne, to tutaj zacząłem sobie powoli wkładać profile. I teraz tak, jeżeli w osi tych profili mamy
120 cm, to pomiędzy nimi powinno być 114 cm. No bo profil ma 6 cm szerokości, czyli tak to mniej więcej wychodzi. I tak, moi drodzy, jest z tym, że ja, docinając te profile poprzeczne, uwzględniłem luz w postaci około pół centymetra. Tak więc wydaje mi się, że będzie dobrze. Zobaczcie, te profile nie dochodzą tak do końca. Wydaje mi się, że będzie ok. Trochę docinania jest, w zasadzie to już było, bo profile mam podocinane w większości. Profil gotowy do włożenia z tymi łącznikami wygląda w ten sposób. Zobaczcie sobie, jeden łącznik na dole, drugi tutaj na górze i po prostu pach, wpinamy i na te małe wąsiki tutaj skręcamy pchełkami. I teraz Wam powiem troszeczkę o wymiarach. Jeżeli chodzi o profile te poprzeczne, to zacząłem rozmierzać w ten sposób. Pierwszy profil, tak jak idzie czerwona wiązka lasera, mam 10 cm od ściany. Drugi profil 40 cm, ale od ściany, nie od tego pierwszego profila. I następnie lecę sobie już co 50 cm. Dlaczego tak? Zazwyczaj robię w ten sposób, że daję pierwszy profil na 10, drugi na 50, ale tutaj akurat wyszedł taki konflikt, że po prostu profil by wszedł w ESA, dlatego się przesunąłem 10 cm. Lepiej zawęzić zawsze rozstaw profili, niż je rozszerzać. Taka jest zasada, moi drodzy. I tyle. Tak więc biorę się teraz za wkładanie, rzucam sobie laser, tak jak widzicie tutaj dwie wiązki na dwie strony i tyle w sumie. Tak więc biorę się za wkładanie i składam to wszystko w całość. Pamiętam, moi drodzy, jak ktoś kiedyś w komentarzu zapytał się mnie, jak włożyć łącznik, kiedy tutaj mamy krawędź ciętą. No bo docinamy profile nożycami. Ja używam akurat tego typu nożyc. Bardzo fajne, podgięte, fajnie się tutaj precyzyjnie docina. Ale niestety wada jest taka, że zaginają profil, tak? I ciężko jest włożyć łącznik, a w zasadzie to jest praktycznie nierealne. Jak sobie z tym poradzić? Bierzecie nożyce, zahaczacie sobie w tą stronę. Prostujecie sobie jedną stronę, prostujecie sobie drugą stronę, zobaczcie, macie odgięte i możecie sobie spokojnie włożyć łącznik. O, proszę. I sprawa załatwiona. Powiem Wam z ręką na sercu, moi drodzy, że siedzę całe dorosłe życie praktycznie w budowlance i tego typu konstrukcje miałem okazję składać po raz pierwszy u siebie. Tak więc no, dzisiaj był, można powiedzieć, mój pierwszy raz. Jeżeli chodzi o zalety tej konstrukcji, no to mówiłem Wam na początku, mamy każde łączenie podparte, mamy w miarę szeroko rozstawione esy, nie trzeba tyle wiercić oraz, moi drodzy, potrzebujemy w teorii, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, jakieś 4 cm na profil, no z jakimś tam luzem. Zobaczcie, tutaj od prześciennego do stropu jest jakiś centymetr, no niestety stropy lecą, tutaj już jest troszeczkę więcej, tak więc tak to wygląda, ale no gdybym robił tradycyjną konstrukcję krzyżową, tak czy inaczej potrzebowałbym jeszcze dodatkowo 3 cm na ten górny profil. Jeżeli chodzi o wady, największa wada, moi drodzy, to czas. Powiem Wam szczerze, że jest to praca czasochłonna, dlatego, bo docinanie tych wszystkich profili na wymiar, ustawianie, skręcanie tych łączników i tak dalej, tutaj poszło, moi drodzy, nie wiem, nie liczyłem tego, ale z 70 łączników na ten cały sufit, także no trochę tego było i jest, moi drodzy, to czasochłonne, ale system jest, postanowiłem zrobić w tym pokoju i przy okazji Wy macie akurat film, być może kogoś ten system zainspiruje. Jeżeli chodzi o tego typu łączniki, to też bardzo fajna sprawa, jak robicie na przykład zwykłe sufity i potrzebujecie jakieś wzmocnienie, na przykład pod lampę, czy coś tam ma wisieć na tym suficie i tak dalej, oczywiście nie worek bokserski, tylko coś właśnie na zasadzie jakiejś ozdoby, czy lampy i tak dalej, no to też można takie łączniki sobie wykorzystać i porobić poprzeczki, jeżeli akurat macie taką potrzebę. Też bardzo fajna sprawa. I tyle.
Na koniec filmu, moi drodzy, powiem Wam jeszcze, że partnerem tego odcinka była firma Hogert Technik, która doposażyła mnie w różnego rodzaju elektronarzędzia akumulatorowe. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to są za narzędzia, po prostu odsyłam Was do strony producenta. Wszystko macie podane w opisie pod tym filmem, zarówno samą stronę, jak i również poszczególne narzędzia, te, którymi dzisiaj pracowałem. Tutaj z tej strony albo z tej strony wyskakuje Wam playlista. Jeżeli jesteście nowi na kanale i chcecie nadrobić zaległości, obejrzyjcie sobie poprzednie filmy, tam jest wyburzenie ścian, instalacja jakaś elektryczna i tak dalej, tak więc jest na pewno co oglądać. Żegnam się z Wami, do zobaczyska w kolejnych filmach. Na razie.